Słuchajcie, szukam jakiegoś fajnego miejsca, gdzie można nagrać filmik, żeby było fajne światło i żeby jakoś się wam pokazać. Nie wiem, co mieliście na myśli, klikając ten filmik i czytając ten tytuł, ale okej, nie będę tego komentować. Pominę to i przejdę do konkretów. Zanim zacznę wymieniać niektóre rzeczy, to chciałam was uprzedzić, że ja jestem typem kota. Uwielbiam, kiedy ktoś robi mi po plecach, kiedy ktoś mnie masuje, kiedy ktoś zajmuje się moim karkiem, moją szyją, odcinkiem lędźwiowym. Ja wtedy jestem jego. I kiedy mój mąż właśnie mnie masuje, no to już jest koniec. Zapominam o całym świecie i o wszystkich złych wydarzeniach, jest wtedy cudownie. I też jestem taką osobą, gdzie jeżeli pojawiają się właśnie jakieś nerwy, jakieś stresy w moim życiu, no to ja wtedy wszystko gromadzę w moich plecach. To tam jest, jest spięcie, to mnie boli, póki ja tego nie zauważę, póki ja tego nie wymasuję. To czasami sprawia mi duży problem w życiu. Z tego, co wam opowiadałam w moim filmiku o naszej nocce z Julcią, to są takie sytuacje, kiedy już mi się nagromadzi i nie ma wyjścia. Ja muszę się zająć sobą. Doszłam już do takiego punktu kulminacyjnego, dlatego zakupiłam masażer szyi i pleców. I szukałam czegoś takiego w dostępnych cenach. Czytałam różne opinie, żeby autentycznie się sprawdziło, a nie żeby kupić jakiś wymyślny produkt, urządzenie, które tak naprawdę nie zadziała. I się dokopałam i znalazłam. Bardzo chciałam wam go polecić. Nie chcę, żebyście się zrazili. Opakowanie nie wygląda zbyt przyjaźnie. Jest troszeczkę rozwalone. Zobaczcie na to. Mało stabilne. Ja to urządzenie mam od kilku tygodni w zasadzie, więc ten karton nie jest po iluś latach użytkowania, a tak wygląda niestety. Ale nie zraźcie się do tego. To, co się znajduje w środku, no działa cuda. I uważam, że każda osoba, która ma podobne problemy do moich, ze stresem, który kumuluje się w plecach, w karku i nie wie, jak to rozładować, ma problemy, żeby sobie z tym poradzić. Sam czy sama serdecznie polecam wam zakupić to urządzenie. Ja znalazłam ten masażer za 77 zł. Jak dobrze poszukacie, to też znajdziecie. Ale też ceny wahają się tak do kwoty 150 zł, więc naprawdę trzeba uważać. Niektórzy potrafią wyzyskiwać. Zobaczcie, jak to wygląda. Wyciągam go, proszę. Piękne beżowo-brązowe kolory, czyli takie cieplutkie. Jest wykonany z ekoskóry i ma oddychającą siateczkę. Też na początku się zdziwiłam, co to tutaj jest, jak to wygląda. Jak to otworzyłam, wydawało mi się, że to jest po prostu popsute, bo tutaj coś wystawało, jakby się coś rozwaliło, ale nie. Tutaj są trzy kuleczki i tutaj są też trzy kuleczki. Właśnie zaprezentuję wam to, jak to działa. Nakładamy sobie coś takiego na plecy, na kark. Tutaj wkładamy ręce i siedząc sobie w spokoju, na kanapie, na fotelu, zależy to wszystko od was, z jaką siłą naciskacie na swoje plecy tymi kuleczkami. Zobaczcie. Tak. I możecie zjeżdżać tym masażerem w dół. Na odcinek lędźwiowy, na odcinek szyjny, tutaj też naciskać możecie w dół i wtedy bardziej odczujecie moc tych kuleczek, będą bardziej naciskać na te wasze punkty, które was bolą. Jak się w ogóle nazywa to urządzenie? Już wam mówię, to jest shiatsu. Shia oznacza palec, a tsu oznacza nacisk. Nazwa mówi sama za siebie. Palce naciskające. Aha, są tutaj nawet cztery kuleczki. Myślałam, że są trzy tylko. Dwie duże i dwie malutkie. I z drugiej strony jest dokładnie taka sama ilość. I one, słuchajcie, działają tak, że się ruszają. Albo w prawo, albo w lewo. Doskonale masują. Ogólnie jest to masażer nazwany do pleców, do karku, do szyi, ale w komentarzach możecie też poczytać, że on jest nawet do nóg, do brzucha, gdzie tylko sobie chcecie, możecie go sobie położyć, w odpowiednim miejscu naciągnąć. On zrobi za was robotę. Ja po 20 minutach masażu czuję totalną ulgę i 20 minut zajmuje mi na wymasowanie mojego karku, szyi, łopatek, środkowej części kręgosłupa i odcinka lędźwiowego. Więc naprawdę 20 minut w ciągu mojego dnia to nie jest dużo, a robi mega robotę. Dodatkowo te kuleczki są pod
podgrzewane. Jeżeli masażer zostanie włączony, one się lekko podświetlą i w tym momencie oznacza, że one są nagrzewane. Im dłużej działa ten masażer, tym te kuleczki są, wiadomo, bardziej ciepłe. Na początku nie odczujecie tego i będzie Wam się wydawało, że Wasze urządzenie jest popsute i że one się nie nagrzewają, ale wszystko wymaga czasu. Jeżeli Wam się nie podoba funkcja nagrzewania, możecie ją spokojnie wyłączyć. Tutaj ona jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o panel, który odpowiada za jego obsługę, jest banalnie prosty. Tutaj możemy zmniejszać, zwiększać moc masażu. Jeżeli chcecie zmienić rotację kuleczek, żeby nie w prawo, tylko w lewo, to tutaj zmieniacie ją. Tu jest podgrzewanie, a tutaj jest jakieś ekologiczne zużywanie. Musiałabym jeszcze doczytać. Ja głównie używam tej funkcji. On, off. Jestem szczęśliwa. Wszystko w zasadzie zależy od Was. Jak długo, jak mocno, wybieracie sami. To urządzenie jest fantastyczne jeszcze pod takim względem, że możecie korzystać z niego w domu, jak i w samochodzie. Do Waszego urządzenia jest załączony kabel z ładowarką, co jest moim zdaniem takim minusem, ponieważ ten kabel nie jest zbyt długi. Musicie w miarę blisko siedzieć przy kontakcie, z tym trzeba ostrożnie i delikatnie. Druga część, która jest załączona do opakowania, to zasilacz do zapalniczki w samochodzie. Możecie normalnie używać tego masażera w aucie. Ktoś Was wkurzy, zjeżdżacie na pobocze i włączacie Wasz masażer. To też jest super pomoc dla zawodowych kierowców, którzy długo siedzą przy tej kierownicy i naprawdę te plecy wysiadają i trzeba wymyślać różne rzeczy. Takie urządzenie za 77 zł, serio, moim zdaniem warte zainwestowania. Nie dajcie się oskubać za 150 zł, bo po co? Można znaleźć taniej. Ja Wam oczywiście tutaj w opisie podam link do tej tańszej opcji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze dostępna. Ty sobie wybierasz, kiedy jest ten masaż. Nie musicie prosić męża, żony o masaż pleców znowu. Może kogoś bolą ręce. Niektórzy na koniec dnia nie mają siły, żeby go wykonywać. Albo po co chodzić do fachowego masażysty? Po co wydawać pieniądze za każdym razem przy masażu? Czy znajdować czas, żeby się wybrać do tego masażysty? Ja też jestem, słuchajcie, taką osobą, która jeżeli może coś robić sobie sama w domu i sama sobie, jestem za tą opcją bardziej niż jakieś specjalne jeżdżenie do kogoś i wydawanie pieniędzy, uzależnienie przede wszystkim od drugiej osoby. Moja druga rzecz dla kotków, które lubią masaż plecków, zakupiłam sobie w promocji taką oto szczotkę. Ona, słuchajcie, ma tutaj tak, z jednej strony wypustki, mięciutkie i ta szczotka się przede wszystkim dostosowuje, zobaczcie, można fajnie rozgrzać swoje ciało, a ta strona składa się z takiego włosia naturalnego, korzystam z niej przed każdą kąpielą czy prysznicem i masuję sobie nią właśnie plecy, nogi, uda, pośladki, dostanie się ona prawie wszędzie, ponieważ jest niedługa i bardzo poręczna. Można traktować te szczotkowanie, masowanie ciała jako ala peeling. Widziałam, że w internecie dziewczyny polecają taką szczotkę do kąpieli podczas mycia się. Ja akurat przestrzegam Was przed tym i tej szczotki ani razu jeszcze nie zamoczyłam i tego nie zrobię. Dlaczego? Ponieważ słuchajcie, oczywiście ona tutaj ma taką malutką dziurkę, dzięki której powietrze się napełnia i ta szczoteczka może właśnie tak fajnie pracować. Jeżeli macie dzieci i kąpiecie swoje dzieci, to wiecie, a może jeżeli nie wiecie, to Wam teraz powiem, wszystkie takie malutkie piłeczki do wody czy kaczuszki z dziurkami, ta woda, która wejdzie do środka do tej kaczuszki, ona z niej już do końca nie wyjdzie. W środku będzie panowała taka wilgoć i po kilku miesiącach powstaje tam autentycznie pleśń. Jeżeli macie taką kaczuszkę u siebie w łazience, z ciekawości rozetnijcie ją. Jeżeli zobaczycie to, co się tam dzieje, to ta kaczuszka i tak pójdzie do śmieci. Nie macie tu czego żałować. Dlatego też to samo wydarzyłoby się z tą szczotką. Nie chce się później masować czymś, co ma w sobie pleśń. Moją taką trzecią, ostatnią rzeczą jest malutka, niewinna kuleczka, ale jakże pomocna. Możecie kupić taką kuleczkę za 10 zł w internecie. Są kuleczki z różnymi kolcami o różnych długościach. Ja mam naprawdę takie drobne te kolce. Nie są one jakoś mocno znaczące, a i tak robią robotę. Jeżeli chodzi o masaż dłoni, o masaż stóp,
Jak na przykład siedzicie długo przy biurku i pracujecie przy komputerze, możecie tą kuleczkę sobie położyć na ziemi i gołymi stópkami masować sobie je. Fenomenalne uczucie, szczególnie po, jak już skończycie. Czujecie się tacy wygłaskani, wypieszczeni. I co ta kuleczka przede wszystkim robi? Poprawia krążenie krwi, a przez to rozgrzewa wasze ciało, jest wam cieplej, rozluźnia was. Jak wiecie, z medycyny chińskiej na naszych stopach jest pełno receptorów. Tak samo na dłoniach i na twarzy, gdzie każdy z nich odpowiada za jakiś narząd w waszym organizmie. Jeżeli was coś boli, to możecie właśnie użyć tak zwanej mapy receptorów. Można ją bez problemu znaleźć w internecie, zobaczyć, która część odpowiada za ten narząd, który was boli i go systematycznie sobie masować. W internecie jest pokazane, jak go właśnie uciskać palcami czy kciukiem, jak to robić, czy kręcić kółeczka, jak długo i jak często. Możecie też wykorzystać do tego piłeczkę, szczególnie jeżeli na przykład w tym momencie nie chcecie tracić czasu, chcecie pracować przy komputerze, a w tym czasie wasza stopa sobie chodzi i naciska w te punkty, które tam mają zostać wymasowane. Nazywają to samoleczeniem. I oczywiście, że my ludzie lubimy wszystko nazywać, szufladkować. Nazwali to refleksologią. Jest to metoda medycyny naturalnej, czyli leczenie niekonwencjonalne. Jeżeli na przykład korzystacie z komunikacji miejskiej, jedziecie do pracy, wracacie z niej, macie trochę czasu i coś was pobolewa, nawet słuchacie jakieś migreny, bóle głowy, zajrzycie do mapy receptorów, zobaczycie, która część dłoni odpowiada za waszą głowę i sobie jedziecie do domu i się masujecie. 10 minut codziennie, wiecie ile to jest czasu? Wiecie jakie to efekty przynosi? To jest samoleczenie, tak jak już wam powiedziałam. Wyczytałam, że najpierw należy zacząć od masażu układu moczowego, później przejść na sferę głowy, jakieś migrenki, a później skupić się na jelitach, wątrobie, nerkach czy trzustce. A jeszcze słuchajcie, tak gładko przechodząc do naszych dzieci, jeżeli chcemy im poprawić funkcjonowanie, złagodzić różne boleści, to polecam wam serdecznie zakupienie takiej maty oto. To jest mata duża, jest jeszcze o wielkości tak zwanej mini, czyli składa się tylko z tych dwóch części. Duża mata kosztuje około 56 zł, a mała jest w cenie 22 zł. Można znaleźć za kwotę 17 zł, nie wiem czy dalej ta promocja istnieje. Musicie poklikać. Taka mata służy idealnie dzieciom. Mogą robić z niej tor przeszkód, można zachęcić dzieci do zabawy nimi, żeby wykazywały swoje zdolności wytrzymałościowe, jak są w stanie przejść przez tą matę. Korzystając z tych dziurek, układamy nasze pięty i tak sobie po nich chodzimy. Jeżeli chcecie systematycznie chodzić po takiej macie, to zacznijcie najpierw od rozgrzania waszych stóp właśnie taką piłeczką, a później łatwiej będzie przejść po takiej macie z takimi kolcami. Widzicie sami, że te kolce wcale nie są takie małe. Ja nie widziałam maty, która ma te kolce mniejsze. To nie jest nic innego jak czysta akupresura. Metoda leczenia niekonwencjonalnego, a jakże nam potrzebnego, szczególnie w tym siedzącym trybie życia. Naszym dzieciom też można pokazywać, jak z niej korzystać. Czyli słuchajcie, wszelkie turlanie się, leżenie, wgniatanie się w nią, opieranie się o nią, pozycji leżącej, siedzącej, masowanie nią stóp. Ta mata przede wszystkim rozluźnia mięśnie, relaksuje nas w jakiś sposób. Mogę to powiedzieć, że niweluje albo po prostu zmniejsza ból mięśni. Profilaktycznie przeciwdziała płaskostopiu. I to nie tylko u dzieci. A wiecie, że my rodzice, szczególnie ci rodzice pierwszego dziecka, wiem coś na ten temat, chodziłam do tych wszystkich ortopedów, fizjoterapeutów, po czym się później i tak dowiedziałam, że dzieci mają naturalne płaskostopie do 5 roku życia, które później powinno samoistnie zniknąć. Wchodząc na temat płaskostopia, ważne, żeby nasze dziecko w tym momencie dużo w ogóle chodziło na boso, żeby chodziło po różnych fakturach, po trawce, jeżeli ma taką możliwość latem, czy po piasku. Tutaj też wyczytałam, że płaskostopie może powodować, jeżeli dziecko często coś dźwiga. No nasze dzieci rzadko coś dźwigają, raczej jesteśmy to my. Pilnujmy tego, żeby nasze dzieci nie miały nadwagi. Nadwaga może przyczyniać się do powstania płaskostopia. Tak samo obuwie, które jest za duże, za małe, które jest mało elastyczne, sztywne. Takich butów unikamy. Nie popełniajmy też takich błędów jak nasi rodzice, czyli wszelkie chodziki, które mają pomóc naszym dzieciom w nauce chodzenia. Nie zakupujmy takich rzeczy. To sprzyja również płaskostopiu i też innym problemom. Unikajcie właśnie chodzików i tak samo chodzenia z dzieckiem.
dzieckiem malutkim, które się jeszcze uczy, za rączkę. Równowaga tego dziecka jest zachwiana bardziej. Nie róbmy tego. Ja również lubię, jeżeli ktoś mnie masuje po głowie, jakiekolwiek masaże, no to jest po prostu cudowne. Dlatego też właśnie skusiłam się na taki masażer do głowy. Muszę Wam go odradzić. Nie dostosowuje się do Waszej głowy. Okej, możecie powiedzieć, że tutaj jest przecież takie wygięcie, ale to dalej jest sztywne, sztuczne, twarde i no nie. Dodatkowo producent zachwala, że to są takie małe, drobne kuleczki. One są metalowe, które się kręcą podczas masażu. Słyszycie, jak to hałasuje? I te małe, drobne kuleczki wyrywają włosy. Mnie takie coś strasznie irytuje. To kosztuje około 4 zł przez internet. Też możecie zobaczyć, że na Winted jest pełno takich drapaczek, więc to nie tylko mi się nie podoba. Może się przyda na Halloween, bo tak teraz spojrzałam, że wygląda trochę jak taka łapka. Pomyślę nad tym. Dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca. Dbajmy o ten czas dla nas. 20 minut dziennie, 15 minut dziennie to chyba nie jest dużo, żeby siedzieć i jak to mówią inni, nic nie robić. Nasze ciało w takich momentach się regeneruje. To co robi podczas nocy. Jeżeli Wam się odcinek podobał i Wam się przyda, łapkę do góry. Proszę Was o subskrypcję. Do następnego filmiku. Pa!